Ze mną Karolina Kwiatkowska. Wybraliśmy sobie miejsce takie przy ognisku, bo jest i ciepło, i trochę bardziej sucho. Dzisiaj nie poddali się pomimo kiepskiej pogody. Czeladońka, teatr obrzędowy z Lubenki i gościnnie zespół Luteńka z Koszo. Pani Karolino, gdzie się znajdujemy? Co przed momentem żeśmy widzieli? No i wczoraj były urodziny Kazika. Znajdujemy się na Łomackiej Cegielni. Przedstawialiśmy baśń o Nocy Świętojańską. Scenariusz napisał Kazimierz Kusznierów, nasz założyciel. Wczoraj tak, rzeczywiście były jego urodziny. W tym miejscu debiutowaliśmy bez Kazika, można powiedzieć, z jego scenariuszem. 2 lata temu, 11 lipca, cały teatr w Hołdzie wystąpił dla Kazika w tym właśnie miejscu, więc to jest dla nas sentymentalne miejsce i powracamy do tego miejsca we wspomnieniach do pierwszego występu. No, Kazik dzisiaj ten deszcz rozpędził akurat na nasz występ. No właśnie. Słuchajcie, coraz więcej Was, gościnnie zespół Luteńka. Czy to znak na to, że ten teatr rzeczywiście nabiera znowu ponownie wiatru w żagle i te największe sukcesy przed Wami? Pochwal się też i tym, że przecież byliście w Warszawie. Tak, byliśmy w tamtą sobotę, 25 czerwca, występowaliśmy w Warszawie na Wiankach nad Wisłą, na największym wydarzeniu w Polsce, tak naprawdę można powiedzieć, Nocy Kupały. No, reprezentowaliśmy gminę, mało tego, że gminę to powiat bialski. No i oprócz tego województwo tak naprawdę. Też jeździł z nami zespół śpiewaczy Luteńka, jeździła kapela Karawana z Białej Podlaskiej. Paniec Zachorowa na swojską nutę. Pozdrawiam serdecznie, jeśli będą widziały. I zespół Malwy. Dziewczyny z Ukrainy, które powstały właśnie na ten wyjazd zespół powstał. Nie mogliśmy być. Zrobiłyście furorę? Nie nam to oceniać, ale wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak. Tak. Noc świętojańska, noc kupały. Dwa takie najciekawsze bądź najważniejsze przesłania tej nocy, jak myślisz, jakie one są? Jakie? Szukasz tego kwiatu paproci? Mój kwiat paproci już znaleziony. Czekaj, tak naprawdę. Pokaż. Nie będzie widać. No, jest mój ogromka, kwiat paproci znaleziony, ale jeśli chodzi o nasz zespół, mogę powiedzieć ciekawostkę, jest wśród nas dziewczyna, która występowała 2 lata temu właśnie na tym występie tutaj. Równo rok po występie wyszła za mąż, równiutko rok tak naprawdę. No i spodziewa się teraz dzidziusia, jest tutaj gdzieś między nami z brzuchem, także no, takie chyba jedno z największych przesłań tej nocy właśnie. Dziękuję za tą rozmowę. Drodzy Państwo, Noc Kupały, Noc Świętojańska, Teatr Przeladońka, oni będą nas zapraszali tutaj jeszcze nie raz. Tak, to jest dla nas sentymentalne miejsce, będziemy tu wracać. No i jeśli współpraca pozwoli z dyrektorem i z wójtem, a współpracuje się bardzo dobrze, to za rok planuję coś większego tutaj, ale muszę jeszcze z nimi to przegadać. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Trzeba tutaj urok rzucić! Trzeba młodych bałamucić! Czary, mary, rozchawary! Nocne gady i komary! Sowy, pójczki i puchacze! Gacki z mory lechotunki, śmeszty pawki, bełkotunki. Wzywam was na swe usługi, jak świat wielki, jak świat długi. Bierzcie się wszyscy do dzieła, by się mysz nie prześlizgnęła. Kto się tylko tutaj zjawi, niech go z piekła ogień strawi. Zasiejmy tu czarcie ziele. Niechaj w każdą już niedzielę kościół z dala omijają, a cześć i chwałę naszym bóstwom oddawają. Kawalerze, dokazujcie i panienkom obiecujcie miłość, wierność i szacunek. Zwodźcie panny na manowce, a głupiajcie je jak owce, tak jak pająk muchę. W sieci omotajcie, jak będą już wasze, to je pokalajcie. Każda będzie wtedy na wasze posługi i nie zechce taki żaden chłopak drogi. Gonda bagabunda, hokus i marokus, dostarczajcie pokus,
nocne zmory! Wilkołaki, obsiadajcie wszystkie krzaki! Strzeżcie dobrze, bracia mili! My świętego ognia tutaj dziś nie rozpalili! Patrzcie, patrzcie tam! Kupka siana się porusza! Czyżby się tam skryła zabłąkana dusza? Przewieźć ją na suchym konie aż pod bramy biegiem, by nikomu zaczynimy słóweczka nie rzekła. Słuch mam dobry. Węchem czuję, że ktoś nas tu podsłuchuje. Ukochane me siostrzyce, sprawdźcie całą okolicę. Kto chce znać zaklęcia nasze? Jak go w szpony swe dorwiemy? Skórę z niego obedrzemy. Będziemy drzeć go, solić, smażyć. W piekle, w kotle będziemy smażyć. Patrzcie, patrzcie! Jest tam, w tym dębie, w dziupli. Zaraz my go wykurzymy i na węgiel spalimy. Wyłaź stąd, dziadzie przeklęty, bo ci podgryzam pięty. Przyprawię ci krowie racice, zabierzemy ci na górę łysicę. Tam na ogniu upieczemy i na kolację cię zjemy. Nie straszne są dla mnie te pogróżki wasze. Mam to ja ze sobą święconej wody, calusieńką flaszkę. Woda poświęcona szybko wyparuje, a ty nasze czary na sobie poczujesz. Co? Jeszcze mnie straszysz? Zaraz wy pójdziecie, gdzie raki zimują. Mam tu, jak macio potrząsnę, czoły was pokują. Heja! Heja, me siostrzyce! Uciekajmy na łysicę! Chyżo na miotły siadajmy i szybciutko uciekajmy! Jedna wyprawa, co przejścia nie znała, nie wyszła stąd żywa. Tam przy rzepnym bagnie stara studnia była. Z niej w czasie posuszy wszelaka zwierzyna, pasąca się w lesie, czystą wodę piła. Francuzi w tej studni złoto zatopili, a sami uciekli w strachu, ledwo żywi. Gdy świtać zaczęło, sowa zauczała. Cembrowina studni głośno zatrzeszczała. Studnia się zapadła i skarby ze złota na wieki ukryła. Bo to nie bajeczka, ale prawda była. Czekałem przez tyle lat. To jest właśnie szczęście jak kwiat. Warto szukać i 100 lat, byle znaleźć szczęście nieskalane kwiat.